poszedłem gdzieś na pocztę wiejską i pod groźbą przedmiotu przypominającego broń palną zażądałem wydania mi 100 zł. Paranoja. Ale z takim zarzutem wylądowałem w aresie śledczym w Gliwicach, w Katowicach, bo to już było jednak przecież poważna sprawa. Ale wtedy już miałeś amputowaną nogę, prawda? Tak, miałem amputowaną, ale pod kolanem. Pierwotnie była amputacja pod kolanem. Okej, chodzi mi o to, że ktoś, kto być może był świadkiem tego zdarzenia, opisał ciebie albo tą osobę bez nogi, tak? Dobrze mówię? Tak. Jest możliwa taka zbieżność? Jest możliwa, tylko ja... Nawet ja sobie zdaję sprawę z tego, kto to mógł być, ale nie chciałem tego nawet rewidować, czy o tym myśleć, bo... Wówczas byłem w takim stanie, że w ogóle myśleć na tym było mi cholernie ciężko, trudno. Na imię mam Mirosław, mam 64, 65 niemalże, bo w październiku dopiero kończę, 65 lat. Mhm. Przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że masz bardzo bogatą i trudną przeszłość. Chciałbym zacząć od takiego trudnego tematu, który jest związany z uzależnieniem. Jak sam ci powiedziałem, ja nie piję od 11 lat. Jak to wygląda u ciebie? No, mnie to wygląda bardziej nieciekawie. Uzależniony jestem od alkoholu właściwie od wieku mniej więcej 17-18 lat, może nawet wcześniej nieco. Jestem uzależniony od alkoholu, jestem alkoholikiem, sobie zdaję z tego w pełni sprawę, ale staram się nad tym jakoś panować. Chociaż różnie było. Było wiele potyczek związanych z tym. Leczyłem się. Przebywałem na terapiach trzykrotnie, z których ostatnią była terapia w warszawskim Atlantysie na ulicy Rakowieckiej w roku 97. I bywały okresy, że całkowicie zarzucałem spożywania alkoholu w jakiejkolwiek ilości oraz postaci. No ale jednak wracałem do niego. Wracałem, jak mi się wydawało, w sposób bezpieczny. Jak mi się wydawało, ograniczony. Bo przecież nie zawsze płynąłem, nie zawsze traciłem kontrolę nad sobą. No. Ja rozumiem, że to było błędem oczywiście i zdaję sobie z tego w pełni sprawę, ale cóż. Wiele osób wpada w taką pułapkę, że myśli, że kontroluje ten problem. Mhm. Mało tego, mi się wydawało, że jestem genialny pod tym względem, bo przecież ja to tak wszystko dobrze rozumiem. W swoim czasie po tym Atlantisie, który ukończyłem, to jest w ogóle bardzo specyficzny ten odwyk, ten Atlantis, bo to jest na wzór amerykański. Terapia bardzo, 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 że tak to powiem, ostra, głęboka, której efektem końcowym, pozytywnym efektem końcowym jest wręczenie długoterminowego kontraktu samoleczenia, który uzyskałem. No i wówczas mi się wydawało, że już wiem wszystko na ten temat, że jestem geniuszem, no że... Doszło do tego, że prowadziłem także i tworzyłem nawet grupy AA. Uczestniczyłem w meetingach, prowadziłem meetingi, ale jednak jakoś zawsze dochodziło do poślizgu, poprzez który wracałem do alkoholu. Tak, wspomniałeś wcześniej, że właśnie byłeś liderem, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, można powiedzieć tak, że zahaczyłem i o to.
Ale wiesz, ja często spotykam właśnie takie relacje, że ludzie, którzy potrafili wyciągnąć nie jedną osobę z nałogu, sami po jakimś czasie wracali i sobie nie radzili. Jaki to jest mechanizm? Dlaczego tak się dzieje? Tu może powiem to w ten sposób. Uzależnieniu od alkoholu, jak i od narkotyków. Zresztą alkohol to także narkotyk, bezwarunkowo. Uzależnieniu ulegają najczęściej osoby wrażliwe. Im bardziej wrażliwsze, tym bardziej są skłonne do uzależnienia. Ze względu na nieumiejętność radzenia sobie z natłokiem, z naciskiem rzeczywistości, która jednak bywa brutalna w naszym świecie i z którym sobie człowiek nie bardzo potrafi poradzić. Mówiliśmy o tym, że liderzy często właśnie się gubią sami i wracają z nałogu. I starają się wytłumaczyć ten mechanizm tego, jak to się dzieje. Tak, tutaj kluczową rolę mi się w tym odgrywa pewne wzrastające z czasem, po chwili odłożenia tego alkoholu, czyli wzrastająca pewność siebie, tylko zakrywa później na zarozumiałstwo, nawet jakąś taką pychę wewnętrzną, brak pokory i po prostu przyjmowanie tej pewności, że przecież ja tu już wszystko wiem, już nie może nic złego zdarzyć, więc... A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Każdy kieliszek może wyzwolić głód alkoholowy. Każdy kieliszek może spowodować jednak sięgnięcie po następny i tak dalej. No właśnie do tego właśnie ludzie często padają, są wrażliwi. A kiedy jeszcze dojdzie do głosu pycha, brak pokory, to jest to właśnie odpowiedź na pytanie, które zadałeś mi przed chwilą. Czyli to przekonanie, że ja sobie poradzę, prawda? Tak, tak. Ja poradziłem sobie przez tyle razy, więc poradzę sobie teraz na pewno i tym razem. I to jest to takie też podświadomość jednak nasuwa. Ten, którego nazywałem diabełkiem, który tam podpowiada, kusi. Tak. No i człowiek po prostu w chwilach słabości, które jednak nachodzą każdego w jakichś tam momentach życia, wówczas odzywa się głód alkoholowy i pewność tego, no przecież ja wiem jak rzucić to, ja wiem, ja nie muszę pić, przecież ja mogę tak jak każdy. To zaczyna wówczas dominować w ogóle w świadomości, że przecież wszyscy piją, no. Nikt nie wylewa za kołnierz. Znam receptę, tak, i sobie tak, zastosuję. Tak, ja wiem jak to rzucić, oczywiście, ale sobie ten raz pozwolę, nic się wielkiego nie stanie. A ten raz jest za każdym razem, jest to ten jeden raz za dużo, no i... No co zrobić? No, biedno jedyne tylko to człowiek świadomy powinien. Ja jako świadomy powinienem wyrzec się tego całkowicie ze świadomością tego, że jednak za każdym razem każde sięgnięcie jednak prowadzi do jakiejś tam kolejnej przewrotki. Także więc wybór się w tej chwili wydaje bardzo prosty i oczywisty. Czy w tej chwili pijesz? Czy są takie dni, gdzie sięgasz po alkohol? Tak. Jest tylko jedną rzeczą i to no mówię z pełną świadomością tego, co mówię. Nie dopuszczam tego, żeby się upić. Jeżeli wypiłem jedno piwo, czasem dwa piwa w ciągu dnia, nie sięgam po więcej, chociaż zdaję sobie sprawę z tego w pełni, że nie powinienem w ogóle. Wiem o tym. Jednakże w ostatnim czasie mam naprawdę przeżyłem bardzo, bardzo poważne problemy, z którymi sobie nie bardzo radzę. I pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że alkohol tego nie uleczy czy nie zmieni, a co najwyżej ten problem pogłębi, jednak no, pozwalam sobie na to, żeby te piwo wypić tam w ciągu dnia. Ja pokażę odbiorcom, że masz amputowaną nogę. Dlatego te kule są obok ciebie. Tak, tak, tak. No mi są niezbędne, bo bez kul raczej nie mógłbym się poruszać, chyba że na czterech literach po podłodze. Kiedy się poznaliśmy, wspomniałeś, że tą nogę straciłeś w wyniku wypadku komunikacyjnego, że przechodziłeś przez jezdnię. Tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, tak.
Czy wtedy byłeś trzeźwy? Byłem trzeźwy. Mhm. Wówczas prowadziłem studia tatuażu artystycznego w Phoenix w Knurowie i wieczorem wracając z pracy do domu, to znaczy prowadziłem te studia w Knurowie, jeszcze w Głowicach, wracając do domu, który usytuowany był w drugim końcu miasta, przechodziłem, około 21 przechodziłem przez jezdnię po zebrach przy światłach pulsujących. No i zostałem potrącony przez samochód osobowy. Na skutek tego wypadku doznałem wiele obrażeń. Między innymi połamanie obydwu nóg, w tym, że lewa była zruzgotana. Złamanie otwarte. A w konsekwencji półtorarocznej hospitalizacji noga została amputowana pod kolanem. Po następnych 3 latach ram amputowana na wysokości, tak jak teraz jest. No i od tej pory żyję jak żyję. Do tej pory nie mam protezy nawet. I jest to dla mnie pewien problem. Skoro poruszyłeś temat rysowania i tatuażu, to chciałbym przejść do tego trudniejszego bloku. Tak. Bo wspomniałeś też w rozmowie prywatnej, że spędziłeś 15 lat w więzieniu. Wiem, że to jest dla ciebie bardzo trudne, ale chcę też pokazać szczególnie tym młodym odbiorcom, że pewna droga, którą idziesz, może cię zaprowadzić do miejsca, które jest bez wyjścia, prawda? Tutaj może coś sprostuję. Mhm. Nie jest to dla mnie taki bardzo trudny temat. Po prostu ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, co chciałbym powiedzieć innym, powinno być zostać powiedziane w sposób otwarty, jak najprostszy. Popełniłem wiele błędów. Te błędy kosztowały mnie właśnie ten łącznie kilkunastoletni okres pobytu w zakładach karnych. Czyli kilkanaście lat życia straciłem w taki sposób, najlepszych lat życia, do jakiego nie powinno dojść nigdy, no ale cóż, no. Stało się, no trudno. Mirosław, wrota otwarte, konie poszły. Tak. Za co siedziałeś? Za co spędziłeś tyle lat w więzieniu? Pierwszy wyrok, który był w latach 81-83, to było około 2,5 roku przebyłem w zakładach karnych, to po prostu chęć zarobku. Podjąłem się sprzedaży rzeczy pochodzących z kradzieży, niekoniecznie moich, ale jednak. No a wtedy, kiedy doszło do wypadku samochodowego, którym że samochodem wiozłem te towary, rzeczy pochodzące z kradzieży do sprzedaży, pobudziłem się w szpitalu, no i już zostałem zatrzymany. Oczywiście jako lojalny wspólnik i tak dalej. Wziąłem całą sprawę na siebie, że to przecież tylko ja i tak dalej. No. I tak zacząłem właśnie swoją karierę tam. Niechlubną, więzienną. To był pierwszy mój kontakt z zakładem karnym. Na mocy amnestii w 1984 roku opuściłem zakład karny w Tarnowie. Z głębokim postanowieniem, że nigdy więcej już tam wrócić nie powinienem, bo to nie jest miejsce dla ludzi, to nie jest miejsce dla mnie, to jest niewłaściwe. No i zacząłem układać sobie życie w sposób, jak to powiem, już nie kolidujący z prawem w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu. Wyjechałem do Cieszyna, mieszkałem w Knurowie, ale wyjechałem do Cieszyna, gdzie pracując w kopalni Kaczyca poślubiłem
kobietę, w której byłem szalenie zakochany. No i... Powiem tyle, że faktycznie byłem żonaty tydzień czasu. Tydzień czasu. Formalnie związek rozwiązaliśmy po kolejnych 2 latach, ale z sobą byliśmy tydzień. Trafiłeś do więzienia wtedy? Tam? Nie, nie, nie. Nie chciałem na ten temat rozmawiać. Okej, okay, rozumiem, jasne. Ja nie trafiłem, ale stało się coś, co rozbiło wszystko we mnie i w moim życiu, no cóż. I chodzi o to, że pozbierałem się jakoś, starałem się pozbierać. Rzuciłem Śląsk, wyjechałem w Bieszczady, gdzie podjąłem pracę w nadleśnictwie lutowiska. Zamieszkiwałem w osadzie leśnej Sękowiec, pracowałem w lesie. Zachwycony tam byłem, tym miejscem, w ogóle pracą, no, szczególnie otoczeniem, naturą, nad samym Sanem, nad rzeką, którą też jestem zwierzęciem, że tak to określę, ziemnowodnym. No ale doszło w czasie mojego zamieszkiwania tam wówczas w tych Bieszczadach, doszło do zdarzenia związanego właśnie z małżonką, które całkowicie przekreśliły mi wszystko. Zrezygnowałem z jakiejkolwiek walki o lepsze jutro, z siebie samego. Postanowiłem, że jednak, jeżeli alkohol tak wspaniale uśmierza ból, pozwala zapomnieć, powoduje te, w moim przypadku także i poetyckie odloty, no to więc postanowiłem żyć w taki sposób, jak się to mówi, lekki, łatwy i przyjemny. Czyli trzeba mieć zawsze trochę tu, ale żeby mieć właśnie trochę wypite, trzeba mieć na to pieniądze, trzeba mieć na to środki, czyli trzeba zostawić tą pracę, trzeba zacząć żyć w sposób, że tak powiem, bardziej produktywny. Predyspozycje plastyczne, jakie posiadałem, tam rysunkowe, w ogóle graficzne, wykorzystałem na fałszerstwa dowodów osobistych, książeczek PKO, czeków i tak dalej. No i z postanowieniem tego, że albo się zachleję na śmierć, albo po prostu zgniję w kryminale, zacząłem żyć w taki sposób. Nie miałeś takiego wrażenia, że to ryzyko nie jest warte tej ceny? Że sposób, w jaki żyjesz, wiesz, ludzie, którzy popełniają przestępstwo, mają dostęp do czasu, który jest bardzo cenny, do pieniędzy, do swobody, do ja nie chciałem żyć, nie chciałem żyć. Nie chciałem żyć w jakikolwiek sposób racjonalny, nie chciałem. Nie byłem w stanie walczyć z tym, co się we mnie działo. Ale wiedziałem, że kiedy wypiję, czuję się znakomicie. Ja to sprecyzuję, przepraszam, że się przerywam. Tak. Czyli robiłeś to wszystko tylko po to, żeby się napić? Tak, żeby pić, żeby nie myśleć. Żeby zapomnieć uczucia, żeby zapomnieć te rozbite szczęście. Trwało to kilkanaście lat. Trwało to kilkanaście lat, chociaż największą w tym wszystkim satysfakcję mi sprawiało to, kiedy siedząc na kolejnym, w czasie kolejnego wyroku, rozmawiając pod celą, a kto tam o co siedzi, co tam nawybijał, kiedy opowiadałem o tym, co robiłem, ja nikt nie chciał wierzyć, mówi, to jest niemożliwe, przecież to jest jakaś bajka. No to, a to było faktem. To było faktem. Mnie to cieszyło, kiedy mogłem tak, wówczas tam błyszczeć.
Chociaż niewielu wierzyło, że to jest możliwe w ogóle, to co robiłem. Potrafiłem w ciągu dnia i 5-6 poczt, czy banków, oddziałów banków, wyprostować na wypłaty. Ale byłem wciąż w stanie, przynajmniej wskazującym, no. Nie liczyłem się z pieniędzmi, nie liczyłem się z konsekwencjami. To było dla mnie najmniej ważne. Mirosław, świetnie mówisz, składnie. Świetnie, logicznie budujesz zdania. Jesteś świadomym człowiekiem. Jakie masz wykształcenie? Powiem tak, wyniośle. Zasadniczo zawodowe. Przy czym muszę zaznaczyć. Też taka ciekawa historia. Edukację w szkole podstawowej zacząłem w normalnym wieku, w normalny sposób, naturalnie, tak jak każdy inny dzieciak. Do 5 klasy szkoły podstawowej byłem, można powiedzieć, wzorowym uczniem. Doszło do pewnych perturbacji w rodzinie, których ja nie bardzo byłem w stanie zaakceptować. Odszedł ojciec przed ojczym. Nauka przestała się liczyć. Bo przecież pomimo predyspozycji plastycznych, poetyckich, czy jakichś tam literackich, jak mi wciąż to powtarzano, tak jak cała reszta rodziny miałem być górnikiem, no bo przecież kopalnia pozwoli mi zarobić dobrze. Kiedyś będę miał emeryturę. I tą szkołę zawodową skończyłeś w tym kierunku, tak? Nie. Zacząłem. Podjąłem. Podstawówkę skończyłem w ogóle jako najgorszy uczeń w szkole, co było bez wielkiej dumy, to mówię, ale jednak, bo to nie codziennie, na pewno. Mhm. 8 klasę kończyłem, to znaczy od 6 klasy już miałem 3 odpowiednie na świadectwie. 8 klasę ukończyłem jako, jak to określił dyrektor szkoły, wręczający świadectwa w sali gimnastycznej, trzymając moje świadectwo ukończenia 8 klasy jako ostatnie i że powiem, co teraz wręczę świadectwo naszemu rodzynkowi. Przeczytał wyniki tej nauki. Wychowanie plastyczne bardzo dobre, wychowanie fizyczne bardzo dobre, a reszta łącznie ze sprawowaniem odpowiednie. A po co się miałem uczyć, skoro nie mogłem? Był ktoś w podstawówce, linoryt uprawiałem. Potrafiłem podobiznę rysować, portrety. Ale przecież miałem być górnikiem, więc po co mi to potrzebne, po co mi nauka? Podjąłem szkołę, edukację w szkole, zasadniczo szkole zawodowej górniczej w Knurowie, w kierunku elektromontażu górnictwa podziemnego. Mówię, przecież ci ludzie dorośli w ogóle uważali, że to na dole to jest najlepsza praca. No. Praca jakoś tam prestiżowa, też odpowiednio nagradzana, więc podjąłem naukę jako elektromonter górnictwa podziemnego. Ale jak się okazało, to kompletnie we mnie to nie wchodziło. Jestem typem romantyka. Kwestie mechaniki, techniki są mi, no po prostu budzą we mnie dość kontrowersyjne odczucia i nie po drodze ci z nimi. Nie po drodze, tak? Bardzo nie po drodze. Okay. Także więc uczyłem się tak. Jako ten elektromontor niby górnictwa podziemnego około roku czasu, po roku czasu. Chcąc jednak się usamodzielnić jak najszybciej, bo przecież powtarzano mi wciąż, że pamiętaj, będziesz pracował, w kopalni będziesz elegancko zarabiał, będziesz miał jakąś elegancką emeryturę i tak dalej. To sobie wbiłem w głowę, że po prostu powinienem tę pracę zacząć jak najprędzej. Rzuciłem szkołę w wieku niespełna 17 lat, podjąłem pracę fizyczną w Państwowym Gospodarstwie Rolnym przy kopalni węgla kamiennego Szczygłowice, Szczygłowica w Knurowie, to jest dzielnica Knurowa, gdzie w tym PGR-ze był wydzielony sektor szklarniowy, między innymi właśnie drzewa cytrusowe,
figi, pomarańcze, cytryny. No i właśnie pracowałem przy pielęgnacji tych drzew owocowych, egzotycznych. Pracowałem tam do około roku czasu. Kilka miesięcy gdzieś, niespełna rok. Po czym przeniosłem się do pracy w samej kopalni Szczygłowice. Też jako młodociany jeszcze pracownik podjąłem pracę w młodzieżowej łaźni górniczej. A wtedy to była bardzo szumna łaźnia, to był naprawdę elegancki budynek, elegancko wyposażony. I to była łaźnia, w której nie tak konwencjonalnie były wieszane tam odzież na jakichś hakach, tylko każdy miał szapki i tak dalej, prysznice, wszystko eleganckie. Więc podjąłem pracę tam. Pracowałem do ukończenia 18 roku życia jako młodociany pracownik, a po ukończeniu 18 roku życia zjechałem na dół pod ziemię w kopalni Szczygłowica. I podjąłem pracę w kopalni Szczygłowica pod ziemią. Biło to się wszystko cały czas bardzo we mnie. Nie potrafiłem pogodzić tych spraw, tej swojej plastyki, tej swojej poezji. Wrażliwości? Nie potrafiłem tego pogodzić z tą pracą fizyczną, gdzie byłem bardzo wysportowany. Miałem wcześniej w piwnicy zrobioną siłownię, gdzie bardzo czynnie uprawiałem sport, bo chciałem być taki jak Arnold Schwarzenegger, czy tam Steve Reeves i tak dalej. Także więc takie elementy żelazstwa na dole pod ziemią noszone tam po 100 kilo na plecach, to dla mnie to była bajka. No ale właśnie to robiąc myślałem o kolejnym rymie do wiersza, który akurat miałem wtedy wówczas w głowie, czy kolejnym pociągnięciu ołówka, czy pędzla. Bo malowałem, starałem się malować. Nie potrafiłem pogodzić sobie tych dwóch światów. Nie radziłem sobie z tym. Czy gdybyś mógł zrobić retrospekcję, wrócić do pewnego momentu swojego życia, czy uczyłbyś się w szkole plastycznej? Tak. Mhm. Tak. Wiem, że tak powinno być, no ale co zdarzyło się, stało się inaczej. Zresztą ja nie jestem jedynym przypadkiem podobnym. Bardzo wielu ludzi w życiu się rozjeżdża, rozmija z własnymi czy predyspozycjami, czy pragnieniami. A reżyserem tego życia jest samo życie, niezależne, nie tylko zależne od niego samego. No cóż, byłem za mały, za słaby, żeby z tym właściwie walczyć, czy do tego właściwie podejść. Wielu spraw nie rozumiałem, zbyt wiele pytań sobie zadawałem, na które nie znajdowałem odpowiedzi. A że poznałem już tą prawdę i przyjęłem, że po wypiciu piwa czy szklanki alkoholu przestaje się tym przejmować, przestaje o tym myśleć. Łatwiej się pogodzić z wszystkim. Więc systematycznie wchodziłem w to. Wchodziłem w to coraz głębiej i no cóż. Dzisiaj żyjesz z niewielkich pieniędzy, bo rozmawialiśmy też o tym, że dostajesz miesięcznie niewiele ponad 1000 zł na życie. Tak. Jak to jest, że osoba, która ma amputowaną nogę, dostaje tylko tak mało pieniędzy? To jest sprawa bardzo szeroka. Bardzo szeroka. Bardzo wrażliwa i wrażliwa. Otóż miałem takiego pecha, że potrącony zostałem przez syna bardzo wpływowej i zamożnej rodziny, która, pamiętam, leżąc w Romie w szpitalu chirurgicznym w Rybniku, gdzie na wierzchu miałem jedynie oczy, cały w bandażach, w gipsach, i uzyskałem przytomność. Tata sprawcy, wyniosły pan. Stał w nogach łóżka, z lewej strony klęczała mama,
sprawca z głębokim wzruszeniem, z płaczem zaklinali mnie, żebym nie umarł czasem, żebym nie umierał, że przychylą mi nieba. Dwukrotnie mnie odwiedzili, przychylili nieba. Otrzymałem od nich jako rekompensatę za to wszystko. 4 banany, 2 pomarańcze, 2 kartony soku owocowego, nawet 500 zł, które sprawcy sąd nakazał zwrócić mi jako koszta wynajęcia adwokata. Nawet tych 500 zł od niego nie uzyskałem. Chociaż... Czy próbowałeś na drodze cywilnej po prostu jakieś odszkodowanie uzyskać, tak? Tak. W czasie mojego pobytu w szpitalu moja mama zatrudniła adwokata, który zajął się sprawami. I co było właśnie przekleństwem moim, bo... Po opuszczeniu szpitala, po wielu operacjach, po wielu miesiącach trzymania mnie na delarganie, na dolkontrze, czyli na opiatach, które niemalże narkomana ze mnie zrobiły, przez adwokata, który prowadził właśnie moje sprawy, zostałem wprowadzony w błąd. W sytuacji, kiedy byłem po amputacji już na 2 tygodnie, zaledwie 2 tygodnie po opuszczeniu szpitala, bez żadnej rehabilitacji, bez żadnego kompletnie jakiegokolwiek wsparcia medycznego. Tu muszę zaznaczyć także, że doznałem także i poważnego urazu mózgu czaszki. Dokumentację, z czym związaną dokumentację mówiącą o tym, warto ukrywała przed sądem. Zostałem pozostawiony całkowicie sam sobie. I też rodzina starała się pomóc. Nie rozumieli sytuacji. Przecież się ruszałem. Rozmawiałem. Bo dla mnie bardzo trudne. Starałem się jak zawsze pokazać, że przecież ja sobie z wszystkim poradzę. Jestem bardzo sprawny, jestem bardzo zaradny. Dam sobie radę z wszystkim. Poprzez skłonienie mnie do... To w ogóle była ciekawa sytuacja z tą ugodą. Jak powiedziałem, 2 tygodnie po opuszczeniu szpitala, powiadomiony zostałem przez prawnika, aby przyjechać do niego, bo ze względu na to, że ma propozycję dla mnie, którą konsultowałem już zwartą. Więc odwiedziłem go w kancelarii w Gliwicach. A tam w siedzibie warty, w obecności prawnika ze strony warty oraz sekretarki jakiejś tam, ów mój prawnik, adwokat, skłonił mnie do podpisania ugody, że 60 tysięcy złotych wypłaconych mi jednorazowo całkowicie zaspokaja moje roszczenia, tak obecne, jak i przyszłe. Nie chciałem się z tym zgodzić, bo przecież ja jeszcze nie byłem wyleczony. Ja byłem w stanie... A w ogóle rozumiałem bardzo mało. Miałem tak rozbitą psychikę i byłem tak rozbity, że... Tylko nie godziłem się na to, że zamykam całkowicie sprawę, nie wnoszę pretensji już żadnych, tak obecnych, jak i w przyszłych. Przecież nie wiem, jak będzie jutro, nie wiem, co będzie ze mną jutro, jak to życie mi się w ogóle potoczy. Czy w ogóle znam jako człowiek funkcjonować. Po dłuższym czasie jednak skłonił mnie ów mecenas do podpisania tej ugody, zapewniając, że to jest tylko i wyłącznie ugoda wstępna, która jest obligatoryjnie stosowana w podobnych przypadkach. Więc takimi słowami, no Mirek, ale wiesz, klepiąc oczywiście po ramieniu, trzęsując malborem, tu kawka, oczywiście uśmiech tej pani sekretarki, zachęty z każdej strony, że po 2 tygodniach przyjdę do niego do kancelarii, tutaj patrz, tu już dostałeś 20 tysięcy na leczenie, teraz zostaniesz 60, zostań tu już, widzisz, czek leży na 40 tysięcy,
Na to jest bank, wychodzisz, wypłacasz od razu, masz po problemach finansowych jakichkolwiek. A po 2 tygodniach przyjeżdża do mnie kancelaria, ci przedstawia wówczas projekt docelowej ugody, którą wniesiemy do sądu wojewódzkiego. I podpisałeś? I podpisałem, to uwierzyłem mu. Uwierzyłem, że... Już wracając. I co jest fatalne, że w tej siedzibie Warty byłem tylko i wyłącznie ja z tym adwokatem, a moja mama z ojczymem w samochodzie czekali pod kancelarią. Kiedy po opuszczeniu tej kancelarii pokazałem im tą umowę, tą ugodę. Oboje bardzo negatywnie do tego podeszli, czy to potraktowali. Wyśmiali się, że ty zostałeś oszukany teraz, no co ty zrobiłeś, po co podpisałeś? Ja nadal nie wierzyłem, że to mógł być kant ze strony owego prawnika. Ile wtedy miałeś lat? Ile miałem lat? Jestem 59 rocznik, a to było w roku 90. To było w roku 2001. Mhm. 42 lata. Życie przed tobą, prawda? Miało być. Mhm. Miało być. I wierzyłem, że będzie. Po 2 tygodniach, w ogóle w czasie pobytu w szpitalu, sam prosiłem o odebranie, o odłączenie mnie od aplikowania tej Delarganu, Dolkon, czy tych opiat. Już słownie czułem się narkomanem. Ja już tęskniłem za tym. Wyczekiwałem, kiedy wreszcie dostanę ten zaszczyt szczęścia. Zmieniono mi to na tramal, bardzo silny środek przeciwbólowy, który zażywałem. Miałem tego chyba 2-3 listki wówczas w czasie, czy tamte pojemniki w czasie pobytu odwiedzin. Po 2 tygodniach, jak powiedziałem, odwiedziłem kancelarię tego prawnika. I co było ciekawe, że wówczas w przeciwieństwie do tego, jak tam u niego było cyklicznie, miał współpracownika. Także adwokata, dwie czy trzy sekretarki, pracownice w biurze. W poczekalni zawsze czekało kilka osób. Kiedy ja tam przyjechałem, nikogo nie było. Siedział całkiem sam przy stole, założonym, oczywiście obłożony papierami, dokumentami. Niemalże natychmiast po moim wejściu powiedziałem w ten sposób, że panie Mirosławie, jednak przynajmniej zwołałem sprawę. I proszę wybaczyć, że już nie zdołałem nic zrobić, ja jednak rezygnuję ze sprawy. Musimy się jednak pożegnać. Dziękuję bardzo, proszę wyjść. Kiedy to usłyszałem, po tym co słyszałem od... właśnie od mamy szczególnie, w jaki prostacki sposób dałem się oszukać, okłamać. Uwierzyłem naiwnie w to szalbierstwo. To mi tak trzasnęło, że wyszedłem z tej kancelarii. Poszedłem do sklepu spożywczego, kupiłem, później pamiętam, jedną czy dwie butelki piwa. Ten cały tramal, który posiadałem przy sobie, jak posiadałem tam naprawdę sporo, zjadłem, popiłem tym piwem. Blisko 3 miesiące nie wracałem do domu. Miałem jakieś tam pieniądze przy sobie. Nie wracałem do domu. Kiedy po około 3 miesiącach do domu wróciłem, wieczorem, czy w nocy jakoś tak to było, zdałem się nie przespać. Rano budziła mnie policja. No i zostałem zatrzymany pod zarzutem. Czegoś, co mi się w głowie nigdy nie mieściło, że coś takiego jest możliwe, no ale jednak. Wszedłem gdzieś na pocztę wiejską i pod groźbą przedmiotu przypominającego broń palną zażądałem wydania mi 100 złotych.
paranoja. Ale... No ale z takim zarzutem wylądowałem wreszcie śledczym w Gliwicach. W Katowicach, bo to już było jednak przecież... poważna sprawa. Ale wtedy już miałeś amputowaną nogę, prawda? Tak, miałem amputowaną. Ale pod kolanem. Pierwotnie było amputacja pod kolanem. Okej, chodzi mi o to, że ktoś, kto być może był świadkiem tego zdarzenia, opisał ciebie albo tą osobę bez nogi, tak? Dobrze mówię? Tak. Jest możliwa taka zbieżność? Jest możliwa, tylko ja... Nawet ja sobie zdaję sprawę z tego, kto to mógł być, ale nie chciałem tego nawet rewidować czy o tym myśleć, bo... Wówczas byłem w takim stanie, że w ogóle myśleć na tym było mi cholernie ciężko, czy trudno. W każdym razie areszt śledczy doszło do rozprawy, na której zostałem, w czasie której zostałem skazany na minimalny wyrok. A to już było, z bronią palną, to już było pod zbrodnią, od trójki startowałem. I po zastosowaniu mi artykułu, i to zaznaczone było wyraźnie, pourazowo, powypadkowo, zastosowano artykuł 31, paragraf 2, mówiący o niepoczytalności w znacznym stopniu. Wyrok minimalny, jaki mógł być, 3 lata zasądzono. Po czym około roku przebywałem w tym areszcie śledczym. Po czym mi wniosek został zwolniony na odroczenie kary, reszty kary. Areszt czy więzienie nie są przystosowane dla osób, które są niepełnosprawne. Jak sobie radziłeś? W tym areszcie są już stosowane dla osób niepełnosprawnych. Siedziałem na drugim piętrze. Byłem bez tej nogi. Trzymałem 3 tygodnie głodówki. Całkowitej, tylko piłem herbatę. Nikogo to nie obchodziło. Codziennie ściągali mnie. Musiałem iść na dół do ważenia. No i także odpękałem do tego wyroku, dostałem ten wyrok. Później zostałem zwolniony na odroczenie reszty kary. Tak, żeby nie stracić wątku związanego z tym twoim utrzymaniem obecnym i tej kwocie 1000 zł. Tak. Czyli to, co opowiadasz, jest jakby koleją rzeczy, które doprowadziły do tego, że w tej chwili nie masz żadnych świadczeń, tak? Miałem świadczenia. Partia mi przyznała sama od siebie rentę wyrównawczą. Rentę wyrównawczą w wysokości 704 zł bez ubezpieczenia. Ja po wyjściu ze szpitala potrzebowałem rehabilitacji, potrzebowałem masę zabiegów, potrzebowałem jeszcze bardzo opieki medycznej. A swoją drogą, dlaczego tak bardzo nagle wyszłem z tego szpitala? Mam niewyparzony język. Nie podobałem się w sytuacji, w której okrzyczałem to, co się działo w szpitalu. Delcontra do Delargan, czyli te narkotyki były wynoszone, sprzedawane na czarnym rynku, o czym poinformował mnie człowiek, który też tam trafił z całym pakietem. Nawet powiedział mi kto, która osoba tym właśnie handluje. A kiedy tam zastępowano właśnie te przypisane, jedyne pomagające właśnie te środki, czyli te narkotyki, zastępowano to peraliną, no to ja zamanifestowałem to awanturą. Nie zostałem usunięty, bo byłem bardzo niewygodny, no, człowiek. Nie miałem żadnej rehabilitacji, niczego takiego. Zanim przejdziemy do tego drugiego wątku, który chciałbym z tobą poruszyć, ale I też... Ale tutaj, to znaczy, warto mi sam od siebie przyznać tą rentę wyrównawczą, bez ubezpieczenia nawet. Miałem naruszone także szczęki. Jest nawet jeszcze blizna do tej pory, tu gdzieś taką miałem na twarzy. W ogóle cała głowa poharatana z tyłu. Musiałem usuwać zęby. Były naruszone. Po to, żeby musiałem płacić. Z tych 700 zł musiałem się utrzymać, musiałem żyć, musiałem płacić za każdą wizytę u lekarza prywatnie, na co mi kompletnie było stać. Na jakiejś rehabilitacji ja nie miałem żadnego pojęcia, nie wiedziałem, jak sobie kompletnie poradzić z tym. No ale musiałem jakoś żyć, no. Starałem się.
Okej, właśnie, żeby jakby zakończyć ten wątek twojego życia prywatnego i ja wiem, że to jest tylko pigułka, bo mógłbyś na pewno rozmawiać tutaj bardzo długo na ten temat, ale chciałem przejść do tego drugiego tematu, o którym zaraz będziemy poruszać. Podsumowując to twoje życie, tak bardzo skomplikowane i traumatyczne, jakbyś mógł to w kilku słowach, może inaczej, jeżeli ktoś to ogląda, kto ma podobną drogę do twojej, w jakiś sposób, jakbyś mógł to wszystko jakoś... Spuentować, tak? Tak. Podsumować, tak. Ja sobie coś tak, że pisałem takie różnego rodzaju sentencje, które gdzieś tam wypływały z głowy. Chciałem tu dwie może zacytować. Homo homini lupus est. Wszak pożycz bliźniego najmniejszym nam jest. Lecz to może wtrącę słów własnych kilka. Miast pożyć się wzajem, pożurujmy sobie wilka. To jest jedna. A druga. Bóg jest życiem, owo zaś miłością. Miłość bez pokory, marność nad marnością. W tych dwóch sentencjach właściwie zawieram wszystko, co nie pozwoliło mi żyć w sposób właściwy i normalny. Znaczy stosując się do nich i do treści, które chciałem w tym zawrzeć, na pewno to moje życie wyglądałoby inaczej. No cóż, bym doszło do tego, że zbuntowany byłem na wszystko, na wszystkich, nawet na siebie samego. A ty, przepraszam, ty pytałeś, jakbym to podsumował w ogóle, te swoje życie? Tak, tak. Znaczy to jest świetne to, co powiedziałeś. Bo tylko potwierdza to, że człowiek jest tym albo kimś, komu pozwala żyć w sobie, prawda? Bo możesz w sobie karmić wilka, prawda? Tak. Albo możesz karmić zupełnie inne wartości. To jest kwestia dobra i zła. To jest kwestia dwojakości osobowości ludzkiej. Diabelsko-boskiej. Ateizm, o który się kiedyś biłem w więzieniu. Piłem się dosłownie. W Tarnowie pamiętam. Chłopcy chodzili na mszę. Zapytano mnie, dlaczego ty nie chodzisz? Ty jesteś komunistą czy jak? Nie. Tylko po prostu ja nie wierzę, to są bzdury, jakieś bajki. Tak. Później przeżyłem sytuacje, które diametralnie zmieniły moje spojrzenie na te sprawy, moje odczucia związane z tym. I dzisiaj, już od wielu, wielu lat, jestem człowiekiem wierzącym. I to nie to, że wierzącym, świadomym tego, że jednak siła wyższa zwana Bogiem, a także ta druga zwana szatanem, istnieją autentycznie. Usłyszałem na ten temat przy podobnych własnych wypowiedziach niewiele pozytywów, a raczej określałem, że jestem urojeniowcem, paranoikiem. Na Boga każdy, który tak może powiedzieć, powinien być świadomym tego, że aby opinię tak skrajną o człowieku wydać, czy tak głęboką jakąkolwiek, to spróbuj brać jego buty. Spróbuj ubrać jego buty i wtedy powiesz, jak się w nich czujesz. Tak, przejdź się w cudzych butach. Dopiero wtedy poznasz czyjeś życie. Dokładnie. Tak. No ale cóż, no ludzie raczej nie bardzo tego pragną mi. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do tego drugiego tematu. Tak. Pokazałeś mi fotografię związaną z pośrednio lub bezpośrednio, to zależy od interpretacji, z katastrofą smoleńską tak, w 2010 roku, gdzie zginęło 96 Polaków, tak, 88 polityków i 8
członków załogi. Co byś mógł na ten temat powiedzieć? Masz własne doświadczenia, własne przemyślenia. Empirycznie doznajesz czegoś, co inni w ogóle nie biorą pod uwagę. Co to jest? Przebywając w zakładzie karnym w Brzegu, po tym wypadku musiałem ten wyrok, który, jak powiedziałem, że sądzono mi 3 lata, jednakże po ogłoszeniu wyroku wyszedłem na odroczenie reszty wyroku. Z barki, do której się musiałem udać, do Wspólnoty Pomocy Wzajemnej, wspaniała instytucja, Wspólnota Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, założona przez wspaniałego człowieka, przez wspaniałe małżeństwo Barbary i Tomasza Sadowskich. To im wtedy uratowało życie. Zostawiłem wszystko. Łącznie ze szmaragdami, o których ci mówiłem, na półce, i te ogromnymi jak pięści, nie wiedząc, co to jest w ogóle, udałem się do tej barki. Przeżyłem, dałem jakoś, zacząłem się pomału odnajdować, ale bardzo, bardzo opornie wszystko mi szło. I może straciłem wątek teraz. No, mieliśmy mówić o Smoleńsku, o twoim doświadczeniu. Tak. Musiałem odbyć, jednak po 3 latach musiałem stawić się na odbycie wyroku. I w Brzegu właśnie, rozmawiając, siedząc pod celą, bardzo wysokim, bardzo szczupłym, starym narkomanem, rozmawialiśmy bardzo dużo o polityce. No, powiedziałem wówczas, że pamiętaj, że tak jak nastąpi w Polsce, co się stało w Stanach. Tu chodzi mi o tych braciach Kennedy. Tak samo zostaną wykończeni bracia Kaczyńscy. A na pewno prezydent. No oczywiście, no, ten współwięzień, że tak się tego podśmiewał, że bzdury, pierdoły tam i tak dalej. Narysowałem rysunek na Bristolu, formatu A4, bo rysowałem portrety tam ze zdjęć dziewczyn czy tam żon, tych innych osadzonych i tak dalej. Czyli posiadałem takie materiały. Narysowałem na rysunek i to niepochlebnie, ale narysowałem kaczkę leżącą na grzbiecie z nogami wyprostowanymi ku niebu, z językiem wywalonym. Wówczas była ta ptasia grypa panowała i poczułem takim podpisem. Mówią, konso drapie szczypie, nie podobał ptasiej grypie. To zostało naklejone na drzwiach, że po otwarciu celi, no to każdy ze mną widział, tam była zawsze kupę śmiechu, o patrzcie Kaczyński i tak dalej, i tak dalej. Ja się nie śmiałem z tego. Ja się nie śmiałem z tego, po prostu ja byłem pewny, że prezydent Kaczyński zginie, że zostanie usunięty w taki czy inny sposób. Ten rysunek posiadam do tej pory, chociaż już jest replika, bo ten został tam wtedy na celi, a po wyjściu z zakładu karnego narysowałem taki sam, który jest w Wałbrzychu, wśród moich dokumentów. I doszło do tego, o czym mówiłem. W Smoleńsku. Fatalne jest to, że ja zdaję sobie sprawę z tego, ja nie należę do żadnej partii. Nie jestem kimś spośród owych, których nazywają machrowe berety, czy tam piśdzielce i tak dalej, i tak dalej. A jedynie moje twierdzenie na ten temat chodzi o to, że jest obiektywne i to jest... Ja co do tego żadnej wątpliwości nie mam. Jestem pewien, że tak było, a nie inaczej. Nie można mówić prawdy. Prezydent Lech Kaczyński był... Wylatują mi określenia z głowy. Ja bym nawet powiedział, że był wybitną postacią. Tak.
Tak, ale był weredykiem. Był weredykiem bezwarunkowo. Weredykt to jest człowiek, który bezwarunkowo mówi prawdę. Mhm. Który nienawidzi, brzydzi się kłamstwa i tak dalej. Był weredykiem i mówił to, co mówił. Mówił z pełnego przekonania tego, co czuł, co uważał za słuszne, właściwe. Mówił to otwarcie. Zbyt wielu ludziom to nie pasowało. No. I stało się, co się stało, to mnie potem. Przed tą rozmową pokazałeś mi fotografię, która została wykonana wcześniej, a która na pierwszy rzut oka niczego nie wyjaśnia. Tak. Natomiast po tym, jak opowiedziałeś o tej fotografii, ja sam zobaczyłem rzeczy, których nie ma. Których nie ma, ale które... Zdaniem innych, tak. Które się spotkałem masę razy. Zobaczyłeś to, tak. Powiem ci tę historię. Kiedy mieszkałem już po mojej porażce, bankructwie w Lubiatowie, gdzie starałem się ratować innych uzależnionych, tak jak ja, inwestując, ładując to wszystko, co miałem. Zamieszkałem w Racławicach Śląskich, znaczy w Pomorzowicach, graniczących z Racławicami Śląskimi. Zajmowałem się tam kotami bezdomnymi. Chodziło o opiekę nad kotami bezdomnymi, których tam było na tym ranczu. Mieszkałem całkiem sam, około kilometra w najbliższych zabudowań jakichkolwiek ludzkich. Ale zajmowałem się tymi kotami. Weszłem do współpracy z fundacją położoną w Głubczycach, znajdującą się w Głubczycach. I odwiedza mnie człowiek. To znaczy kilka osób mnie odwiedzało tam, ale odwiedza mnie między innymi człowiek, który też współpracował na kanwie tej opieki nad kotami. W sumie rozmawialiśmy wielokrotnie na tematy wszelkie, między innymi także polityczne, także i tego Smoleńska. I kiedy pokazywałem mu te zdjęcie, między innymi to, które jak ktoś popatrzy, to nic w tym nie zobaczy. Po prostu jakiś tam zachód słońca. Mhm. Tak. Ale pokazywałem ci coś dokładniej. Tak. Dojrzałeś to. Pamiętam, że w czasie rozmowy z nim stoliśmy na ganku tej posesji, w której mieszkałem. Rozmawialiśmy o tym Smoleńsku i o tym moich zdjęciach. No, patrzał na nie. No, mówi, tak ładny zachód słońca, naprawdę jakiś taki szczególny się wydaje, taki naprawdę ładny, ciekawy. Pytam się, co widzisz w ogóle na nim, poza tym zachodem słońca. Nie widział niczego kompletnie. Nawet naprowadzałem go w centralnym punkcie. Spójrz, no nic, no tu chmurki jakieś takie. Kiedy mu dopiero końcówką długopisu pokazałem ten zarys tego samolotu i to, co pokazałem tobie, śledząc jednak tak spod brwi jakoś takiego wyraz twarzy, widzimy, jak ta twarz się zmieniała. Kiedy zacząłem to dostrzegać, w pewnym momencie może być szczęka mu upadła na ziemię, zrobił chyba dwa czy trzy kroki do tyłu, patrząc tam jakimś takim dziwnym wzrokiem, powiedział w ten sposób: panie Mirku, pan ma w sobie demona. Wsiadł, sam odpojechał, już go więc nie widziałem. Nawiązałem z nim kontakt chyba dopiero po miesiącu telefonicznie. Ja tylko powiem odbiorcom, że zdjęcie zostało wykonane pod koniec stycznia, tak, 2010 roku, a katastrofa smoleńska miała miejsce 10 kwietnia. Kwietnia. Czyli to było jakby na 3 miesiące przed. Czy uważasz, tak. ty jesteś autorem tego zdjęcia? Tak. Mhm. Ja to zdjęcie oczywiście pokazuję w czasie odbioru tego filmu, natomiast nie masz takiego wrażenia, że że to może być jakaś autosugestia albo sugestia właśnie ze strony innych osób, że... Nie. Nie. Mhm. Dlatego, że zanim w ogóle doszło do tego, do tej tragedii, jak ci opowiadałem wcześniej, przeglądając, ja wówczas akurat 9 kwietnia, dzień przed sam tą tragedią, przeglądałem po raz kolejny na ekranie 30-calowego telewizora fotografię właśnie z odzwońcą. Akurat wtedy miałem na sztalugach, malowałem co innego. W ogóle to malowałem olejno na płótnie. Przygotowywałem się do malowania zachodu słońca. Robiłem tych zdjęć, jak powiedziałem, w styczniu wiele.
I przeglądałem te zdjęcia, chcąc wybrać któryś, który teraz właśnie wrzucę niby na tą całą tą, na tą sztalugę. I zdjęcie, o którym mówię, to znaczy wiele zdjęć się zmieniło, się kilka zdjęć diametralnie inaczej, no po prostu inaczej całkiem je widziałem, no. Coś się z nich pojawiło, czego jeszcze nie rozumiałem w ogóle, czym to jest. I samo poczucie, jakie mnie ogarnęło wówczas, podczas oglądania tych fotografii, tak dołujące, no, dołujące rozpacz, no, można powiedzieć, czułem się fatalnie, tragicznie. Ja nie piłem przez dłuższy czas, w ogóle tam nie było jakichkolwiek możliwości, że to miało na to wpływ jakiśkolwiek alkohol, czy moje to uzależnienie i tak dalej, niekompletnie. Sam nie rozumiem, co się ze mną dzieje, ale czułem się strasznie, fatalnie. Ja właśnie to podkreślę odbiorcom, że miałeś badania psychologiczne. Tak. I nie wykazujesz żadnych odchyłów od normy, może tak brutalnie to nazwę. To, tak, tak. Że nie masz żadnej paranoi, nie masz żadnych urojeń i tak dalej. Jak sądzisz, to jest ostatnie pytanie, dlaczego akurat ty? Dlaczego osoba, która ma takie doświadczenia, ma taki dar, tak? Powiem dlaczego właśnie ja, jak ja to rozumiem, jak ja jestem tego świadomy. Kiedyś wcześniej mam brata starszego 2 lata. To jest mój brat przyrodni. To jest mój brat przyrodni. Od lat wczesnej młodości jednak między nami było nie tak. Nawet nie wiedziałem jeszcze o tym, że on jest tylko moim półbratem, niby czy coś takiego, ale no nie najlepiej się między nami stosunki układały od dziecka. Był tego świadomy, czego ja nie byłem świadomy oczywiście w pełni. W czasie pierwszego pobytu w zakładzie karnym w Tarnowie prowadziłem bibliotekę więzienną, gdzie między innymi trafiłem na książkę o dwóch takich, którzy ukradli księżyc. I tak jakoś cholernie do mnie trafiło, że to są to bracia, którzy dla siebie są tak bliscy, tak bardzo są zjednoczeni. A przecież ja też mam brata. Jakoś bardzo do mnie ta książka trafiła. Ja nie wiem sam czemu, chociaż przeczytałem naprawdę ogromną bibliotekę, masę książek, ale to szczególnie taka książka Szerszeń bardzo, bardzo mnie trafiła. I nie interesowałem się wówczas w ogóle kompletnie polityką czy czymś podobnym. Ale później bardzo często, wielokrotnie mi przychodziła na myśl właśnie ta książka, ci bracia Kaczyńscy. Jak powiedziałem, przychodziły mi jakieś tak, nachodziły mnie myśli, których sam źródła nie rozumiałem, ani nad którymi nie chciałem nawet zbytnio myśleć, czy w ogóle się zastanawiać. Tak jak ci powiedziałem, w tym zakładzie, kiedy narysowałem tę kaczkę zabitą. I nie wiem, skąd się to brało, że powiedziałem, że dojdzie do tego zamachu, że umrze prezydent. Coś mnie tak z nimi powiązało. Jak ci powiedziałem wcześniej, w tym Tarnowie nawet się tłukłem o ten swój ateizm. Ale doszło do kilku sytuacji, w których całkowicie zmieniłem mój stosunek do religii, do wiary, do istoty Boga. Ale wiesz, że na przykład, może inaczej, że wiesz, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że pewne osoby, które wierzą i trzymają się mocno doktryny religii katolickiej na przykład, tak, mogą powiedzieć, okej, być może twoje słowa są zbyt śmiałe, tak? Że ta ingerencja boska lub sugestia jakiejś siły nadprzyrodzonej, czy
czy trudno, którą trudno jest w tej chwili określić, tak, że to może być pewne nadużycie jakby z twojej strony, że takie to przekonanie o wyjątkowości własnej osoby może być błędnym myśleniem, interpretacji pewnych rzeczy. Wiesz, okay, do czego zmierzam, tak? Rozumiem to całkowicie, ale to muszę pewną rzecz wrącić. Nigdy, w żaden sposób, w związku z tym, czy z czymśkolwiek innym, nie staram się wynosić nad kogokolwiek. Nie staram się gardzę wynoszeniem się człowieka nad człowieka. I nie chodzi, abym chciał manifestować swoją jakąś wyjątkowość, czy jakieś w ogóle swoje wielkie, czy jakiekolwiek wielkie znaczenie. Mówię tylko o tym, co mnie spotkało i co, czego jestem pewnie świadomy. Czego doświadczyłeś. Mhm. Tak. I proszę mi wierzyć, że nie jest mi z tym łatwo, czy lekko i przyjemnie. Ja tylko powiem na zakończenie odbiorcom, że obraz jest więcej wart niż 1000 słów. Jeżeli ktoś, bo ja tą fotografię wyedytowałem, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to może wyciągnąć wnioski takie, jakie chce. Natomiast na pewno będzie grupa ludzi, którzy zobaczą to, co ty i to, co w zasadzie ja też zobaczyłem. Musiałem tylko jeszcze coś wtrącić, wybacz. Jasne. Widzisz, w 2010 roku ja tak to bardzo przeżywałem, ten Smoleńsk. W jednym z programów telewizyjnych przeprowadzony był przepraszam, wywiad z panią Małgorzatą Wasserman, panią mecenas wówczas jeszcze, Małgorzatą Wasserman. I bardzo mi uderzyły jej słowa na pytanie reportera, co pani myśli o Smoleńsku. Pani Wasserman ze łzami w oczach powiedziała, nie wiem co myśleć, ale chciałabym tylko wiedzieć jedno, dlaczego mój ojciec musiał zginąć. To mnie bardzo uderzyło właśnie te słowa. Znalazłem namiar na panią Wasserman. Odwiedziłem ją w kancelarii w Krakowie. Wręczyłem jej jedną z tych fotografii, mówiąc, co się stało w Smoleńsku. I pamiętam, jakby to było wczoraj, jak oboje to przeżywaliśmy strasznie. Nie byłem w stanie mówić o tym spokojnie, ja stary recydywista, alkoholik i tak dalej, beczałem jak gówniarz. A zresztą pani Wasserman też się udzielił, ta atmosfera. Jeździłem do Warszawy kilkakrotnie. Jeździłem pod Pałac Prezydencki. Rozdawałem tę fotografię, mówiłem, co się stało w Smoleńsku. Chciano mnie tam gilotynować. Oczywiście opozycja. Ja nie należałem nigdy do żadnej partii, do żadnego ugrupowania jakiegokolwiek, czy związku. Spotkałem się ale zresztą nie chciałem tu mówić o tym za dużo. W każdym razie starano się na mnie wymusić, ja bym zamknął gębę, nie mówił nic nigdy więcej o tym. Przestałem mówić, bo to i tak niczego nie zmieni. Dzisiaj wiem, że świat idzie do przodu, wciąż się zmienia. Nastąpiły inne warunki, inni ludzie dochodzą do władzy. Ktoś tą historię tak byłą, jak obecną i przyszłą tworzy. A słowa kogoś takiego jak ja mogą jedynie doprowadzić mnie do jakiegośkolwiek upadku, bo mogą na tyle komuś zaszkodzić, się wydawać niedopuszczalne w ogóle do przyjęcia, aby tak jak do tej pory straciłem wszystko, nie mam nic. I wciąż płody pod nogi.
Tu przyjechałem dlatego, że miałem 29 grudnia zeszłego roku podjąć pracę w zakładzie aktywności zawodowej w Koźlu. Przeszedłem kwalifikację bezpośrednio w rozmowie z zarządem. Przeszedłem badania medyczne. Ze względu na to, że jestem na pierwszej grupie, nie zdolny do pracy całkowicie tylko w zakładach aktywności zawodowej. Ale dostałem zezwolenie na pracę na rok czasu. 29 miałem podjąć tą pracę, 28 dostałem telefon, że Panie Mirosławie, proszę nie przyjeżdżać, bo jednak nie dostaliśmy funduszy na Pański etat. Musimy kilku pracowników zwolnić. Proszę nie przyjeżdżać do pracy. Wszystko runęło. Ja zostałem tutaj. Bez pracy. Utrzymuję kontakt z 7 czy 8 zakładami aktywności zawodowej w całej Polsce. Wciąż się rozwaniając, pytając, czy jest jakieś miejsce. Wciąż słyszę odpowiedzi, że na pewno coś się znajdziemy, proszę o cierpliwość i tak dalej. Nawiązałem współpracę z Fundacją Aktywizacji Zawodowej z Opola. Też utrzymuję z nimi kontakt, rozsyłają moje CV. Nie ma dla mnie pracy. Teraz ośrodek pomocy społecznej wszedł w temat należnej mi emerytury, bo jednak mam przepracowanych około 8 lat, w tym kilku lat pod ziemią w kopalniach, w hucie 1 maja jako w stalowni i tak dalej, że jednak jakąś emeryturę tam z tego mogę jednak uskrobać. No ale jaka to będzie emerytura? 300-400 zł, 500 może. To, co miałem w życiu osiągnąć, co mogę osiągnąć, utopiłem w wódce. Utopiłem w alkoholu, którym się ratowałem przed rzeczywistością, której nie byłem w stanie sprostać, której nie byłem w stanie zrozumieć i właściwie potraktować. Jeżeli mówię cośkolwiek w tej kwestii, to po to, aby ludzie inni młodzi, którzy stoją przed wyborem, jak żyć, czego się będzie wystrzegać. Aby zrozumieli, póki jeszcze mają możliwość pokierowania jakośkolwiek swoim życiem, aby w żadnym wypadku nie uciekać w uzależnienia, w alkohol, w narkotyki. To, co nas szczególnie tak bardzo w tej chwili pociąga, fascynuje i cieszy. Bo czas płynie cholernie szybko. Ja pamiętam, kiedy w szkole podstawowej siedząc z kolegą najlepszym, jak mówili oraz Żejączki, nie rozłączki, moim imiennikiem, Mirkiem, siedzieliśmy chyba w 7 klasie w ławce i rozmawialiśmy, jak kiedyś będzie 2000 rok, przecież będziemy, to jest niemożliwe, no przecież to już, to było dla nas niewyobrażalne, będziemy starymi dziadami czy dziadkami. No. 2000 rok minął. Ja mam 65 lat. I pozamiatane życie przez alkohol. Przez alkohol. Mirku, ja bym chciał tutaj skończyć ten wywiad. Tak, proszę. Bo dałeś bardzo mocne świadectwo. Uprzejmie ci dziękuję. I życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję ci. Że chciałeś mnie wysłuchać. Że mogłem wreszcie komuś to... Przynajmniej... Bo to bardzo mało zostało powiedziane. Ale że mogłem to z siebie wyrzucić jakoś. Najciekawsze jest to, że nawet jeżeli ja jakąś emeryturę uzyskam, to wiesz, co będzie z tym? Będzie to, że w tej chwili teraz ośrodek pomocy społecznej wypłaca mi 1008 zł. Pomimo tego, że mam najwyższy ten zasiłek dla osób niezdolnych do pracy i dodatek pielęgnacyjny, który jest wliczany w ten główny zasiłek. A przecież taki dodatek się daje po to, że to jest dodatkowo do tego doświadczenia, które otrzymuję ze względu na zwiększone potrzeby, a mimo tego odrobinę więcej. I także jak ja mam, ci, którzy nie mają tych pielęgnacyjnych, mają tyle samo co ja, bez tego pielęgnacyjnego.
jeżeli ja dostanę teraz jakąś emeryturę, gdzieś mi tam przyznają, tam, nie wiem, no z 500 zł emerytury, to z tego świadczenia mi zostanie to odliczone, to dostanę z powrotem jednak 500 zł. Nie mam prawa dorobić niczego do tego, co uzyskuję ze ośrodka pomocy społecznej, bo to każda kwota, jaką uzyskam na drodze jako dochód, zostanie odliczona od tego świadczenia. Czy jestem skazany na wieczną nędzę?